Cześć, nazywam się Marek Janikowski. Kilka lat temu wymyśliłem projekt Single Track Lacensis. Wspólnie z Piotrem Kurczabem zaprojektowaliśmy cały system 230 km ścieżek górskich. Namówiliśmy do tego projektu 9 gmin, 5 nadleśnictw i razem z nimi zbudowaliśmy największą sieć single tracków w Europie. Single Track Lacensis to 28 pętli. Nie znaczy to, że musimy całość przejechać, żeby wrócić z powrotem do domu. On wygląda jak łańcuszek. Możemy jechać 10 km, 20, 30 i zawrócić po 60 km do domu. Wszystko zależy od tego, kto ile ma mocy, baterii w rowerze, samozaparcia i czasu. Wybiera swoją trasę. System Single Track Lacensis jest olbrzymi. Jeżeli ktoś ma mało czasu i chce w jeden dzień obejrzeć jak najwięcej jego elementów, może skorzystać z Lacensis Flow Tripa. Jest to wycieczka, na którą zabieramy rowerzystów razem z rowerami, wozimy ich busem na przełęcze, a oni cieszą się po prostu pędzeniem w dół i w ten sposób zwiedzamy w ciągu jednego dnia większość pętli Single Track Lacensis. Na nasze single można się praktycznie wybrać każdym rowerem, który posiada przerzutki, sprawne hamulce, wystarczy mieć odrobinę siły i samozaparcie. Ścieżki generalnie są łatwe i rodzinne, jednak żeby jeszcze ułatwić Wam rozpoznanie tego systemu, przygotowaliśmy specjalną skalę trudności, gdzie widzimy, gdzie naprawdę można wybrać się z małymi dziećmi, a gdzie może być troszeczkę ciężej. Ścieżki single track, które powstały w ramach programu Lacensis, to jedynie szkielet całości. Powołaliśmy do życia fundację Single Track Lacensis, która na bazie tego szkieletu ma zbudować produkt turystyczny. W ramach tego produktu certyfikujemy obiekty, tworząc bike hotele przyjazne rowerzystom oraz bike pointy, a także poszukujemy i jednoczymy firmy, które stają się partnerami naszej fundacji, tylko po to, by jeździło się lepiej. Najważniejszą rzeczą dla nas było znakowanie. Słupki na single tracku Lacensis są niebieskie, dzięki czemu są widoczne z daleka. Kolory strzałek są czerwone i niebieskie. Nie oznaczają one trudności. Jeżeli jedziemy jednym kolorem, jedziemy zawsze do przodu. Jeżeli zmieniamy kolor, wracamy do miejsca, z którego wystartowaliśmy. Na tabliczkach zawsze znajdziecie podstawowe informacje. Nazwę pętli, skąd dokąd ona rusza oraz dystans, jaki macie do pokonania. Dzięki temu jeździcie bezpiecznie. To jest brama do Single Track Lacensis. Zapraszam na przejażdżkę.